Pies nigdy nie oszuka, no to jest najwierniejszy przyjaciel człowieka, to jest natura sama, także to też zależy oczywiście jak się psa wychowa, no bo musi być, pies musi być wychowany, bo pies... Na co mnie czeka, no. Tak, zawsze jest... Czy warto mieć psa? Taki temat dzisiaj, sorry, terytorium. No jeżeli ja mam psa, to myślę, że warto, ponieważ no, uczy pewnych cech zachowania człowieka, to znaczy się tak, opieki przede wszystkim, przyjaźni. No i chyba to dwie najważniejsze, bo jakiegoś takiego obowiązku, bo to jest, mówię, obowiązek, tak jak teraz jesteśmy na dworze. Czy deszcz, nie deszcz, deszcz pada, wyjść, śnieg pada, czasami się nie chce, naprawdę nie chciało mi się wyjść, ale no niestety trzeba wyjść, bo sam pies jednak nie wyjdzie, jeżeli się mieszka jeszcze w bloku. Ile ma lat, jak się... Jaka rasa? Oj, to jest rasa Shih Tzu. Shih Tzu. Tak, to już prawie 13 lat będzie miał, wabi się Alex przez X, tak jak ten z tego komisarza Alexa, tak samo, rozumiem, identyko. To jest pan pierwszy pies? Czy... To znaczy się mój pierwszy w mojej rodzinie, to jest, znaczy żona, gdzie był syn. A wcześniej jak mieszkałem z rodzicami, to mieliśmy zawsze psy. Czy w swojej rodzinie psy no, muszą być? Powiedzmy. Czy pies to jest przyjaciel człowieka najważniejszy? No na pewno, to jest najwierniejszy przyjaciel człowieka. Nigdy się go... Czy psy są wierniejsze od ludzi według pana? Mniej oszukają, mniej okłamią niż człowiek? Nie, pies nigdy nie oszuka. Pies... Na co wie człowieka, no... Tak, zawsze jest... on... To jest natura sama, także jeżeli... To też zależy oczywiście jak się psa wychowa, no bo musi być, pies musi być wychowany, bo... Jak może być tak, że... No od małego trzeba uczyć. Czy pan od małego już uczył? Tak, ja go od małego uczyłem wychodzenia na spacer, mogę go puścić przez jezdnię, przez pasy, więc mogę go bez smyczy puścić, powiem stój, on stoi, chodź, dopiero idzie. Czyli wszystkiego można psa nauczyć, tak? Można, tylko kwestia treningu? Tylko treningu, wszystkiego można psa nauczyć. A jeżeli się psa nie nauczy, to... I często pan spaceruje ile razy, dwa, trzy, ile jak tak? Jak był młody, to i pięć razy, a teraz jest trzy razy dziennie. Czy to na zdrowie panu widzi, bo kroki, wszystko tak i... No, powiedzmy, że tak, że ja przyzwyczajony jestem do wysiłku, bo sport cały czas uprawiałem i do tej pory jeszcze też tam się staram uprawiać, ale no, ten wysiłek, ten wyjście z psem codziennie, to też tam ileś tych kroków muszę zawsze co dzień zrobić. A inne zwierzęta pan lubi, na przykład koty, jakieś inne zwierzęta pan miał kiedyś? Czy... Powiem tak, że no, ogólnie jak ktoś lubi zwierzęta, czyli psa, no to wiadomo, zwierzę, to i lubi też inne zwierzęta. No miałem rybki, znaczy mój syn miał rybki, mieliśmy chomiki. Koty też lubię, chociaż no mówię, pies to jest jednak dla mnie, no to jest najważniejsze ze zwierząt. Czy nie miałem konia, no to nie wiem. Czy jak ktoś lubi psy, to musi być dobrym człowiekiem według pana? Tak. Czy jak musi, pies ma ufać, nie, musi być, jeżeli ktoś trzyma psy, zwierzęta, opiekuje się nimi, to musi być dobrym człowiekiem. Chociaż, mówię, zdarzają się ludzie, no, którzy tak mają psy, tak, ale to już to są zwyrodnialcy, którzy trzymają na łańcuchach, nie karmią, głodzą, biją, to już są zwyrodnialcy. Ale jeżeli ogólnie, jeżeli ktoś ma jakieś zwierzę w domu, więc musi być dobrym człowiekiem, no bo to, mówię, to jest obowiązek, to uczy opieki nad kimś.